Dobra, Kuba. Dziś jestem już trochę zmęczona, więc może ugotujemy coś prostego. Coś prostego mówisz? Tak. Ale i smacznie. Tak. W takim razie szukamy. Szybciutko. Ogórki nadziewane serem. Pasuje? Proste raczej. Można spróbować. No i robimy. Wybraliście rzeczywiście bardzo proste danie i stosunkowo szybkie. Także zabieramy się do pracy. Kuba, te ogórki trzeba obrać. Z tym, że nie będziemy ich obierać zupełnie z całej skórki, tylko tak co 2-3 cm. A Julka, przygotujesz rzodkiewki. Okay. Dobrze? Rzodkiewki trzeba zetrzeć na tarce o grubym oczku, czyli na tej. Mhm. A ja z Kubą pokroję ogórki. Pokroimy ogórki w 2-2,5 cm kawałki. Każdego ogórka wydrążysz z pestek, bo zobacz, ma takie niezbyt ciekawe te pestki, nie wydrążając do samego końca, dobrze? Julia, dwie rzodkiewki muszą zostać do dekoracji. Teraz pomieszamy nasze dodatki. Do miski wrzucamy biały ser, ugniatamy widelcem, dodajemy majonez i nasze rzodkiewki. Julia, śmiało. Mamy przygotowany szczypiorek. Kuba, śmiało. Szczypiorek do środka. Szczypiorek wrzucamy na końcu, żeby nie rozgnieść go, dlatego że rozgnieciony szczypiorek będzie gorzki. Parożek jest gotowy. Posypujemy pieprzem. Odrobina soli. Jeszcze chwilę mieszamy. I nasz parożek jest gotowy. Kuba, tak. Bardzo proszę Cię, nałóż parożek do każdego ogórka. A Julia pokroi te pozostałe rzodkiewki w plasterki. Bardzo proszę. Cieniutkie. Cieniutkie. Julia, talerzyk. Proszę. Dziękuję. Układamy już te ogórki, które mamy gotowe i dekorujemy. U mnie gotowe. To już też jestem gotowy. Bardzo proste, bardzo szybkie. Ja myślę, że jest smaczne. Rzodkiewki to warzywa, które swój ostry smak zawdzięczają substancjom siarki, które w organizmie człowieka wykorzystywane są do prawidłowej budowy skóry, włosów i paznokci. Ogórki natomiast zawierają enzym, który niszczy witaminę C. Nie łączmy go więc często z takimi warzywami jak pomidory czy papryka, bo wtedy zawartość tej witaminy w naszej potrawie znacznie spadnie.